Witajcie. Kolejna odsłona Gwiazd na wyciągnięcie ręki. Znajdujemy się w Instytucie Astronomii Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Piwnicach pod Toruniem, w otoczeniu pięknej przyrody i teleskopów. Proszę Państwa, kolejny temat astronomiczny, kosmiczne pareidolie, twarz na Marsie. No właśnie, powinienem Państwu wyjaśnić słowo pareidolie, jest związana z fantazją i do takiej właśnie fantazji zachęcają prawdopodobnie twórców dzieł sztuki, instruktorzy. Tutaj widzicie Państwo dzieła sztuki wykonane przez uczniów z oddziału przedszkolnego SP23 w Toruniu. Trzeba mieć naprawdę kosmiczną fantazję, żeby takie dzieła inspirowane obserwatorium i kosmosem stworzyć. Proszę Państwa, pareidolia jest to taka zdolność, zjawisko związane z działaniem ludzkiego mózgu, które polega na tym, że ludzie wyobrażają sobie, patrząc na chmury, że widzą na przykład ludzką twarz. Taką twarz okazuje się, że można również dostrzec na Marsie. No i właśnie o tym będzie tym razem. Zanim pokażę Państwu marsjańską twarz, chciałbym przedstawić Państwu rejon, gdzie dokonano tego odkrycia. Popatrzcie Państwo na mapę. Widzimy tutaj taki obszar marsjański Cydonia Planitia. Znajduje się pomiędzy dwoma innymi obszarami, Acidalia Planitia i Arabia Terra. Warto zaznaczyć, że ta mapa, którą Państwo widzicie, to jest mapa zaczerpnięta z Google Maps i kolory odpowiadają wysokościom. Nie ma tam wody. To zielone to oczywiście nie jest roślinność, to niebieskie to nie jest woda. Natomiast niebieskie to jest obszar obniżony, zielone podwyższone, a pomiędzy obszarem obniżonym Acidalia Planitia, a Arabia Terra znajduje się Cydonia Planitia, obszar przejściowy. I tak naprawdę kiedyś Acidalia Planitia była takim gigantycznym zbiornikiem wodnym, a Cydonia Planitia, to właśnie tam znaleziono twarz marsjańską, to był obszar wybrzeża. Fantastyczne miejsce, obszar wybrzeża, ponieważ ma ono długość około 4000 km. Jest to jeden z najstarszych takich obszarów niezmienionych skorupy marsjańskiej. Wyraźne są takie struktury, które charakterystyczne są dla erozji i również widać tam dziwne twory geologiczne, takie jak marsjańska twarz. Popatrzcie Państwo teraz na zdjęcie, które zostało wykonane w 1976 roku przez sondę Viking 1. Fotografia została wykonana dokładnie 25 lipca podczas bliskiego przelotu właśnie na Cydonia Planitia Voyagera 1 z odległości 1860 km dokonano właśnie tej fotografii. Widać na niej wyraźnie, że w pewnym miejscu jest taki twór przypominający ludzką twarz. To odkrycie było bardzo inspirujące i dla badaczy, i dla opinii publicznej, dla prasy również. W związku z czym zdjęcia powtórzono tego obszaru. W 2001 roku przyjrzał mu się Mars Global Surveyor. Zdjęcie, widzicie Państwo, porównanie z 76 roku, powiększone, słaba rozdzielczość i lepsza rozdzielczość po prawej stronie. No proszę Państwa, na tej lepszej rozdzielczości już wydaje nam się, że nie jesteśmy tak do końca pewni, czy to jest twarz. A więc upewnijmy się. Rok 2007 Mars Reconnaissance Orbiter powtórzył zdjęcie już w fantastycznej rozdzielczości. Przypomnę jeszcze, że rozmiar tej struktury geologicznej na Marsie, głowa człowieka, to ma rozmiary około 3 km i wysokość ponad 200 metrów. Okazuje się, że na tym ostatnim zdjęciu z orbitera no już mamy rozdzielczość na poziomie poniżej 1 metra, widzimy szczegóły. I tutaj widać, że raczej ta formacja na 99,9% jest przypadkowa. Ale gdyby jeszcze tego Państwu było mało, to popatrzcie na kolejny krater marsjański, krater Gale, który ma rozmiary ponad 200 km. Tutaj w środku tego krateru widzimy uśmiechniętą buźkę. Zachęcam Państwa do tego, żebyście wykorzystywali krater Gale zamiast emotikonów. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia na Marsie.